Liturgia Wigilii Paschalnej niesie tak wielkie bogactwo Bożego Słowa, wpisane i zawarte w tych 8 czytaniach, w 8 psalmach i pieśniach, w tym fragmencie Ewangelii, przed chwilą przypomnianym w tym roku według świętego Mateusza. Pan Bóg prowadzi nas poprzez to Słowo historią zbawienia, ale i w tej historii odnajdujemy naszą historię na drogach naszego życia, na których jest Bóg. Pierwsze 3 czytania z Księgi Rodzaju o stworzeniu świata i człowieka. Też z Księgi Rodzaju o ofierze Abrahama. Potem ten fragment z Księgi Wyjścia o wyprowadzeniu Izraelitów, przejściu przez Morze Czerwone, a jeszcze bardziej to wyjątkowe orędzie, że w tym morzu została zniszczona cała potęga Egiptu, Faraona. Takie wyjątkowe świadectwo o Bogu, który daje dary. O człowieku, Abrahamie, który potrafi zaufać Bogu i chronić te dary, jakie Bóg mu zawierza. I to szczególne orędzie ze strony Boga wpisane w naród wybrany, który broni swojego ludu, broni swoich świadków, walcząc o to, aby te dary, które on ofiarowuje, jak tam wtedy, dar wolności i obecności Boga, żeby zostały potwierdzone. Warto przywołać te dary, te nasze doświadczenia i tę opiekę Boga. Kolejne 3 czytania. Najpierw z 54, potem 55 rozdziału Księgi Izajasza, dopełnione tym fragmentem Księgi proroka Barucha. I właściwie taka wyjątkowa pieśń, takie orędzie dla człowieka, który się zagubił, dla człowieka, który stracił i dary Boga, i Boga ze swoich oczu, sprzed swoich oczu. I najpierw w tym pierwszym przesłaniu proroka Izajasza to takie wyjątkowe słowo, gdzie Bóg przez niego mówi: moja miłość nie odstąpi od ciebie, a moje przymierze pokoju nie zachwieje się. Ludzie tęsknili za tym, aby się to wypełniło, a prorok Izajasz w tym kolejnym czytaniu mówi: to się właśnie wypełnia. Ale idź tam, gdzie jest woda. Słuchaj tam, gdzie jest prawda. Przyjmij to, co daje ci naprawdę życie, które Bóg ci ofiarowuje. A prorok Baruch będzie to jeszcze rozwijał w tej cudownej prawie, że pieśni, poemacie o człowieku poszukującym mądrości, czyli Boga. Tam jest źródło ludzkiego życia. I znowu warto, abyśmy usłyszeli na nowo tę wierną miłość Boga i to przymierze pokoju, które nie odstępuje. Abyśmy potrafili docenić, zobaczyć i odnowić właśnie to, że warto pójść i warto podjąć ten trud, aby odnowić to źródło mądrości, czyli samego Boga. I te 3 dopełniające się już czytania, gdzie prorok Ezechiel najpierw mówi: przyjdzie czas, że Bóg was zgromadzi, jeżeli nawet żeście się oddalili, że Bóg was oczyści, jeżeli nawet żeście ubrudzili tę szatę jego życia i jego darów, że Bóg da wam nowe serce, które będzie biło w rytm jego serca, a przede wszystkim da wam swojego ducha. Zacznie żyć w was, a wy w nim. Jak to pojąć? I święty Paweł w tym fragmencie listu do Rzymian, odczytanym tutaj przez brata ze wspólnoty, która dzisiaj kończy
tę wyjątkową formację ku odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, przypomniał właśnie słowami świętego Pawła, apostoła narodów, że to Chrystus przyniósł to życie, że to On nam ofiarował je, że właśnie z Nim jesteśmy tak złączeni, że Jego śmierć jest śmiercią tego wszystkiego, co nas dzieli od Boga. Jego zmartwychwstanie jest tą nadzieją, że możemy pójść na tę drogę Boga i na niej wytrwać. I ostatecznie ta dzisiejsza Ewangelia tej Wigilii, świadectwo Marii Magdaleny i drugiej Marii, kobiety, które poszły i widziały tych, którzy byli jak martwi, bo anioł ich przestraszył, bo spotkali posłańca Bożego, który mówił: nie bójcie się, a przede wszystkim spotkali Chrystusa, który żyje. Niech to będzie naszym udziałem. Niech to się wypełni w nas. Jesteśmy tutaj. Z tym, co nas otacza, ale przede wszystkim jesteśmy tutaj, aby spotkać świadków Boga i aby odnowić w nas to wszystko, co będzie naszą odpowiedzią na to, co już od Boga otrzymaliśmy, od łaski Chrztu Świętego, kiedy w tak wielu różnych momentach Bóg do nas powiedział: witaj. Niech dzisiaj zabrzmi nasza odpowiedź również i w tym odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, które się za chwilę dopełni, kiedy przygotujemy wodę chrzcielną w Eucharystii w naszym życiu. Amen.